Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy Tomasza Siwińskiego, animatora, malarza, grafika z Krakowa. No tak, studiowałem w Krakowie i teraz jestem też związany z Krakowem przez to, że studiuję na studiach doktoranckich, ale tak naprawdę pochodzę z Koszalina, a obecnie mieszkam pod Warszawą, można powiedzieć, więc jestem trochę taki, ja już sam nie wiem do końca, gdzie jest moje główne źródło jakby pochodzenia. Jesteś związany z Krakowem. Tak. No, głównie to przez te właśnie studia no i przez to też, że skończyłem tutaj Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Czy zajmujesz się animacją? Może opowiesz więcej, jaka to jest, jakiego typu animacja? Znaczy, te animacje, które robię, są to animacje malarskie, których tkanką jest farba olejna. Polega to na tym, że wszystkie klatki filmu są malowane ręcznie i potem to wszystko razem jest składane i tworzy ruchomy obraz. Na studiach właśnie w Krakowie stworzyłem dwie animacje w pracowni profesora Kuci. I to był taki mój początek, tak jakby przygody z animacją, gdzie w zasadzie odkryłem to medium dla siebie i można powiedzieć, że zacząłem się zajmować malarstwem i animacją równolegle. Teraz tak naprawdę tym moim główną moją ścieżką twórczą jest właśnie film animowany obecnie. Twoje filmy są nagradzane na festiwalach. Ostatni film, Niebieski Pokój, koprodukcja polsko-francuska, prawda? Są nagrodzone i wędruje po różnych festiwalach. Powiedz, gdzie się pojawił? Film powstał w 2014 roku i miał premierę na festiwalu w Cannes w sekcji Tygodnia Krytyki jako jeden z dwóch filmów realizowanych przez polskich twórców. W tej sekcji brało udział 10 filmów krótkometrażowych i 10 filmów długometrażowych. No obecnie, tu już jak mówiłaś, film jest prezentowany na wielu festiwalach na świecie. Zdobył również główną nagrodę za najlepszy film animowany na festiwalu w Vila do Conde w Portugalii oraz główną nagrodę na festiwalu Cutout Fest w Meksyku. Właśnie wybieram się do Hongkongu, gdzie film będzie pokazywany na festiwalu, który prezentuje różnego rodzaju filmy, również animacje. Kan też był prezentowany, tak? Tak, no to właśnie to co już wspomniałem, że to była jego premiera światowa. Właśnie szczególnie chcieliśmy mieć tą premierę, ja i producent, w jakimś miejscu, które jest istotne ze względu na, powiedzmy, prestiż, czy na to, żeby rzeczywiście odbyło się to w takim miejscu, które ma pewną rangę i to się na szczęście udało. Więc było trochę też jakby stresu z tego powodu, bo czekaliśmy w sumie pół roku na to, prawda? Festiwal jest w maju, a był zrealizowany, skończony na początku 2014 roku, no ale całe szczęście wyszło to pomyślnie. Z tym, co jeszcze mogę powiedzieć właśnie o konkretnie tej sekcji i festiwalu, że jest to sekcja, która jest stworzona przez krytyków francuskich, którzy wychwytują jakby nowe, powiedzmy, nowych twórców i jest to sekcja, która jest przeznaczona dla debiutów i dla drugich filmów. Co się z tym jeszcze łączy, to, że brałem udział w warsztatach scenariuszowych w grudniu, łącznie ze wszystkimi reżyserami właśnie tej konkretnej sekcji i te warsztaty miały być taką próbą pomocy w stworzeniu pierwszego filmu długometrażowego właśnie dla twórców, którzy realizowali filmy krótkometrażowe. Ale też animowanego? Znaczy to była, te warsztaty dotyczyły jakby wszystkich filmów, które tam brały udział i to były głównie filmy aktorskie, filmy fabularne. Mój film był jednym z dwóch filmów animowanych prezentowanych w tej sekcji. No i te warsztaty rzeczywiście były bardzo, bardzo ciekawe. Mieliśmy możliwość współpracy i konsultacji z takimi osobami, które mają już jakąś pozycję ugruntowaną właśnie w tej branży. No i obecnie rzeczywiście pracuję nad filmem długometrażowym, który był moim takim debiutem długometrażowym. Jestem w trakcie pisania. Zdradzisz jakieś Film szczegóły? będzie opowiadał o relacji ojca i córki w kontekście baśni o upływie czasu, jeżeli tak można powiedzieć w skrócie. I film nosi tytuł, będzie nosić tytuł Diament, wieloryb i ornament życia. Jeżeli chodzi o ten niebieski pokój, to może przybliż jakąś tematykę, o czym jest ten film? Film Niebieski Pokój opowiada o człowieku, który jest zamknięty w pokoju i nie może z niego wyjść.
Jest to film, można powiedzieć, na poły surrealistyczny, na poły psychologiczny. Prawda? Bohater konfrontuje się w nim z własnymi lękami i z własnymi problemami. Bo to jest animacja taka 2D, tak? Jak to określić? To się rozwija jakby dwutorowo obecnie, jest 3D, taki trend. Czyli jednak taka klasyczna animacja nie odeszła do lamusa. No ja myślę, że szczególnie właśnie w przypadku animacji autorskiej, takiej animacji, która bardziej jakby podkreśla tą rolę tego specyfiki jakby twórcy, czy jakby oryginalności pewnej twórcy, cały czas animacja 2D jest istotna, można powiedzieć, szczególnie właśnie na tym polu. W moim filmie konkretnie używaliśmy jako pewną pomoc również techniki 3D. No to może nie będę wchodził zbytnio w szczegóły, ale było to jakby używane w trakcie, aczkolwiek ten ostateczny efekt jest jakby w pełni, można powiedzieć, malarski, czyli jakby ten etap 3D był tylko takim etapem pomocniczym w trakcie pracy, którego ostatecznie nie widać w ostatecznym efekcie filmu. No dla mnie to jest jakby takie bardzo też naturalne, bo jestem z wykształcenia malarzem i ta tkanka, organiczna tkanka filmu, animacji jest dla mnie czymś takim bardzo jakby ludzkim, prawda? Co dla mnie powoduje, że obraz jakby wibruje i obraz jest bardziej, można powiedzieć, poetycki i mniej dosłowny niż to jest w przypadku animacji 3D chociażby, która jest taka bardzo konkretna i ma pewne takie cechy, które zwracają uwagę szczególnie na tą taką techniczną stronę, i co w moim odczuciu często no nie do końca może jest współgra czy z tematem, czy nie do końca jest wystarczająco ekspresyjne, tak, ekspresywne. Dosłowne, tak? Tak, no jakby zwracamy często uwagę na pewien taki konkret, prawda, na pewne fakty, które istnieją w tej przestrzeni 3D. Znaczy to jest tak, że no może do pewnych filmów, pewnych tematów jest to jak najbardziej w porządku, prawda, ale do niektórych tematów, takim jak akurat, który ja się zajmuję, moim zdaniem nie jest to najlepsze, bo jakby odrywa nam uwagę od treści i powoduje, że patrzymy na jakieś szczegóły techniczne, prawda? Jakby fascynujemy się tą techniką dla samej techniki i to nie jest to, co mnie interesuje. Także życzymy powodzenia i zachęcamy do śledzenia twojej kariery filmowej. Dziękuję bardzo. Dzięki za wywiad.